Uciekał przed policją, bo nie miał prawa jazdy. Teraz 32-latek może spędzić w więzieniu nawet 5 lat. W miniony weekend w policjanci zatrzymali pięciu pijanych kierowców. Mundrowi po godzinie 4 nad ranem na ulicy głównej w Starych Bogaczowicach chcieli skontrolować 32-letniego kierowcę. Ten jednak nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Tym razem policyjny pościg nie trwał długo. W nie został zatrzymany po kilku minutach. Mężczyzna był trzeźwy, ale jak się okazało, nie miał prawa jazdy. W przypadku kierowania samochodem, pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, sprawca może trafić do więzienia na 5 lat. A sąd dodatkowo może zastosować karę dożywotniego zakazu kierowania pojazdami, mówi. Podkomisarz Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji. W miniony weekend w obrzycy policjanci zatrzymali czterech pijanych kierowców. W piątek w Boguszowie Gorcach na szkolnej wpadł 62 latek. Miał 1,23 setne promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W sobotę przed dziewiątą funkcjonariusze Woblyskiej Drogówki zatrzymali na 11 listopada 28-letniego Wałbrzyszanina. Alkomat pokazał 67 setnych promila. Kolejny zatrzymany to 22 latek z Wałbrzycha. rekordzista weekendu miał 1,74 promila. Z kolei w sobotni wieczór funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili akcję Trzeźwość. W ciągu kilku godzin przebadali na zawartość alkoholu 149 kierujących. Tym razem wszyscy byli trzeźwi. Natomiast niedziela to już kolejni zatrzymani i kierowcy. Po godzinie 15 policjanci drogówki na ulicy Głównej w Starych Bogoczowicach skontrolowali 32-latka. Wałbrzyszanin miał 30 promila. Po godzinie o 22.30 w ręce policjantów padnie trzeźwy 44 latek Mieszkaniec Wałbrzycha miał 67 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymani kierowcy stracili prawa jazdy, muszą się liczyć z wysoką grzywną, a więc mogą spędzić nawet dwa lata.